Dzisiejszym gościem po demonstracji przeciwko 447 jest poseł Robert Winnicki. Panie pośle, niedyskretne pytanie. Ile Konfederacja zapłaciła Sakiewiczowi za to, żeby była tak doskonale reklamowana w jego mediach i wypowiedziach? Panie redaktorze, za głupotę trzeba płacić. Dzisiaj PiS-owskie ośrodki medialne płacą za głupotę, którą wytworzyły, nazywając wszystkich polskich patriotów ruskimi agentami, nazywając Polonię ruskimi agentami, nazywając narodowców, wolnościowców ruskimi agentami. Dzisiaj oni płacą PiS-owe, ale przede wszystkim ja bym się dzisiaj na nich skoncentrował. Dzisiaj był wspaniały, wielki marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, gdzie była wspaniała polska impreza. Tu jest Polska, krzyczeli manifestanci. To było czuć. I wierzę, że ta siła, która dzisiaj objawiła się na ulicach Warszawy, wierzę, że ona masowo poprzeć Konfederację w wyborach i wierzę, że dzięki tej sile będziemy w stanie obronić Polskę przed tymi roszczeniami, ale przed tymi zagrożeniami też. Czy pytanie związane z wyborami, czy wybory zostaną wykorzystane przez środowiska Konfederacji, Ruchu Narodowego do rozbudowy swojej struktury terenowej? Oczywiście mnóstwo ludzi się do nas zgłasza, mnóstwo ludzi się zgłasza do Ruchu Narodowego. Ja w tej chwili, jak on tu jest z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, rozmawialiśmy z szeregiem osób z Podlasia. Zachęcamy, żeby przez naszą stronę, na przykład ruchnarodowy.net, wchodzić, rejestrować się, zapraszamy do współpracy. Oczywiście teraz będzie ciężko wsłużyć wszystkim, którzy się zgłoszą, ale będziemy to robić po wyborach, konsekwentnie tydzień po tygodniu. Ale warto, na jakich stronach można znaleźć jakieś formularze kontaktowe, żeby mieć kontakt? Na pewno ja mogę mówić za Ruch Narodowy, na ruchnarodowy.net można to znaleźć. Nie wiem, jak w innych strukturach, w innych partiach to jest porozwiązywane. Na pewno na tej stronie można. Natomiast trzeba by było pytać innych, jak oni to rozwiązują. Bardzo dziękuję.